jakiegoś czasu obserwujemy ekspansję waszej organizacji. Współpracujemy z wami tylko z powodu tak, wiem, nie lubicie bractwa. Dotarło do mnie dawno temu. Modlę się w nadziei, że nie poświęciłem wolności mojego ludu. Dziękuję za eskortę. Nie ma za co. Starsi łupieżców są bezpieczni. Możesz wrócić do punktu ewakuacyjnego. Już tu jestem? Resztki ruchu łupieżców znajdują się w tej chwili pod opieką medyczną. Są nic wdzięczni się nie stało, ruchu, rany. Ale starsi nie chcą pochopnie przyjmować ich do bractwa. No, tu przynajmniej są mądrzy. Zostaną zatrzymani w obozie dla internowanych. To doskonała okazja dla naszych oficerów śledczych, aby wydobyć od nich informacje o innych wolę nie pytać, w jaki i sposób. Ich organizacji. Zostaną tam, dopóki starsi nie zdecydują, czy ich wypuścić, czy zesłać do obozu pracy. Do kołchozu. To do kołchozu. Dziwne, że roboty zaczęły brać jeńców. Do tej pory zabijały wszystko w polu widzenia. Wspaniale. Zdobyliście broń elektromagnetyczną. Sklepowie już przygotowują modyfikacje, które pozwolą zastosować do niej nasze ogniwa. Potem zaczniemy produkcję. Wolę nie myśleć, jakbyśmy wyglądali bez tego prototypu. Byśmy strzelali z plazmy i laserów. Aby wykonać kopię, sklepowie musieliby pracować aż do granic wytrzymałości. Jeszcze raz gratuluję. Odmaszerować. Jej, końc misji. Okej, wracamy do naszego bunkra, cieplutkiego bunkra Delta. I nie chcę spotykać łupierców, których w zasadzie spotykać nie powinienem. Jak stąd się wychodzi? To są losowe... To jest specjalne wydarzenie czy spotkanie. Tutaj, dobra. Kanadyjczyki. Nie chcę z wami się bić. Spadajcie. Właśnie tam wszyscy. Diabło. Tu już są wszyscy. Rany, Alice. Tak jest, dzikusy padają, bomba. Nie znoszę takich wydarzeń. Tak, to jest kanadyjska inwazja. Kurczę, chciałem pokazać wam wszystkie zdarzenia specjalne. W specjalnym odcinku naturalnie. Ej, spadaj. No cóż, to by było na tyle w tej sesji. Zagrajmy Fallout Tactics. Mamy jeszcze ten karabin. Tak jest. Co się stanie dalej? Czy upierzcy będą nam pomagać? Czy zostaną w tym kołchozie bractwa, który jak miło nazywa się obozem pracy? Jasne. I co planują dalej roboty? Czemu w ogóle biorą jeńców zamiast zabijać każdego? Tego dowiecie się w następnej sesji. Zagrajmy w Fallout Tactics. A tymczasem Lavoscore żegna się i życzę miłego dnia.